Zbliża się tegoroczna majówka, odmienna od poprzednich. Zabieramy Państwa w nietypową podróż przez kontynenty. Naszym przewodnikiem jest Grzegorz Kuśpiel, podróżnik Grotołaz, instruktor Polskiego Związku Alpinizmu. Jest założycielem działu etnograficzno-podróżniczego w Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Na swoim koncie ma wiele nagród krajowych i zagranicznych, związanych z eksploracją najbardziej odległych zakątków świata. Serdecznie zapraszamy na rozmowę. Początkowo w mieście powstała podróżnicza galeria w Urzędzie Miasta jeszcze ówczesnym na ulicy Kościuszki, to był rok 98. Była sprzyjająca atmosfera, powiesiliśmy podróżnicze fotografie i już wtedy współpracowałem z liceum plastycznym i zawisły również obok zdjęć podróżniczych prace uczniów z liceum plastycznego, prace o tematyce podróżniczej, etnograficznej. Spodobało się to, myślę, ponieważ zaproszono mnie do współpracy z Muzeum Miejskim, które było wtedy w Powijakach niejako. Dostałem tutaj do wyremontowania jedną z części muzeów i po prostu włożyliśmy ogrom pracy takiej fizycznej, ale i młodzież, i ja, i moi synowie. No i tak powstał dział jeszcze wtedy na pierwszym piętrze obecnego muzeum, dział etnograficzno-podróżniczy, czy dział podróżniczy w pierwszej fazie. W 2002 roku nastąpiło otwarcie, można powiedzieć, że huczne i z udziałem bardzo sympatycznych współpracujących z muzeum, a właściwie to trudno powiedzieć, czy współpracujących, będących taką podporą, takimi dobrymi duchami muzeum, Krzysztofem Wielickim, himalaistą, naszym zdobywcą korony ziemi, korony Himalajów, i Józefem Skrzekiem, wybitnym muzykiem, założycielem grupy SBB. Obaj sprzyjali bardzo mocno tym poczynaniom, w sensie takim dosłownym, ponieważ byli na wszystkich tutaj jakby spotkaniach związanych z inauguracjami, między innymi na otwarciu działu w 2002 roku. Oprócz tego cała masa podróżników i impreza wypaliła i zaczęła się normalna praca działu etnograficzno-podróżniczego. Zaczęliśmy organizować spotkania z podróżnikami, wystawy fotografii, wystawy, które wiązały się z działalnością na przykład ambasad bardzo egzotycznych w Polsce, ambasadom Indii, Indonezji, Stanów Zjednoczonych. Każda z tych jednostek nas wyposażała w materiały wystawiennicze, czyli była to kolekcja albo jakichś zdjęć, albo jakichś ubiorów regionalnych, artefaktów, rzeźby, ceramiki. No i tak kolejno z wieloma państwami, właśnie Etiopia również, Maroko, robiliśmy tutaj różnego rodzaju imprezy. Dni indyjskie czy dni amerykańskie. Trwało to rzeczywiście czasami kilka dni, czasami kilka tygodni na przykład wystawa gościła u nas. No i powoli się to rozkręcało. Później przyszły spotkania podróżnicze w takim cyklu wyprawy na krańce ziemi. I to już jest w tym roku 10 lat, jak co miesiąc poza wakacjami te spotkania z różnymi, mniej znanymi albo bardzo znanymi podróżnikami się odbywają w muzeum. I tak to trwa. Wchodząc do działu podróżniczego, przez korytarz z fotografiami, z prezentującymi portrety ludzi z różnych jakby przynależności etnograficznych, wchodzimy do pierwszej niewielkiej salki. Tu by trzeba w ogóle powiedzieć o tym, że dostaliśmy pomieszczenia na dole, przeprowadzając się z pierwszego piętra w 2012 roku na dół, gdzie żeśmy przeprowadzili taki, można powiedzieć, kapitalny remont, ale najbardziej takiej charakternej części muzeum ze sklepieniami beczkowymi. Tu było wszystko uwarunkowane za stałą architekturą. Pierwsze pomieszczenie jest maleńkie, ale takie przytulne. Nazwaliśmy je taką kawiarenką Globetrottera z tego powodu, że tutaj mieliśmy spotkania, bardzo często też i telewizyjne, z wybitnymi i mniej wybitnymi, nieznanymi podróżnikami, którzy gościli w ramach spotkań wyprawy na krańce ziemi. No w tym miejscu zasiadał Marek Kamiński, Krzysiek Wielicki, Leszek Cichy, była żona Jurka Kukuczki, pani Celina, wielu, wielu podróżników znanych, Olek Doba, bardzo mu się tu podobało. No i oczywiście również pisarzy związanych z literaturą podróżniczą, bardzo często gościł Wojtek Kuczok z Pasentową, Agatą.
do tego wnętrza, ponieważ to były okazjonalne spotkania, postanowiliśmy wprowadzić również zbiory przywiezione z wypraw etnograficznych, wypraw jaskiniowych moich. Skupiliśmy się na tym, żeby zaprezentować stroje. No, mamy cztery stroje. Mamy Gruzina, mamy Tuarega z Algierii i Mali, mamy strój taki stuletni z Albanii i mamy też Bałkany, Rumunię. Mówiąc szczerze, najbardziej tak reprezentatywną częścią tej części muzeum, najbardziej reprezentatywnym obiektem jest niewielki krzyż Tuaregów. Obok jest nieco większy. No, ja miałem szczególny sentyment do tej ozdoby, ponieważ no, wynegocjowałem, właściwie wymieniliśmy ten krzyż za takie wzajemne pamiątki z jednym z Tuaregów, który był naszym przewodnikiem. No, ma on szczególne znaczenie w kulturze Tuaregów dla takiej linii męskiej, ponieważ jest przeważnie z pokolenia na pokolenie przekazywany i w wielu plemionach różniących się od siebie ma różne znaczenie. Jedno zasadnicze to, że chroni daną fratrię, daną rodzinę przed złymi mocami i jednocześnie stanowi taką kontynuację tradycji, linii. Także te najcenniejsze zbiory dla mnie, bynajmniej w mojej ocenie, to są właśnie krzyże tuareskie. No, jest jeszcze kilka pamiątek Tuaregów związanych z parzeniem herbaty, z geologią tego regionu, ale to, powiedzmy, już ma nieco mniejsze znaczenie. Sala pierwotnie zwana boliwijską, z tego względu, że no, najwięcej artefaktów czy rzeczy, jakie tutaj znalazły miejsce, to przywiozłem właśnie z Boliwii, chociaż nazywamy ją również salą Ameryki Południowej. No, historia tej sali jest arcyciekawa, jeżeli chodzi o budowanie jej, ponieważ na dole podłogą tej sali jest andezyt. Andezyt został przywieziony do nas przez właściciela kamieniołomu ze Słowacji, pasjonata podróży i jednocześnie pasjonata kultury południowoamerykańskiej, Indian, Aymara i Quechua. A właśnie z tego rejonu pochodzi najwięcej przedstawianych tutaj rzeczy. I dlaczego andezyt? No, chcieliśmy, ponieważ dziewczyny z liceum plastycznego odtwarzały tutaj w skali 1:1 bramę słońca pochodzącą z kompleksu archeologicznego Tiwanaku nad jeziorem Titicaca. On był w oryginale zrobiony z andezytu, 110 ton bloku z nieprawdopodobną historią od tego, jak została w ogóle przetransportowana na brzeg jeziora, po tym czemu służyła. No, przepiękna historia w ogóle i archeologiczna i taka, można powiedzieć, no, trochę powiewająca legendą. Ten pan był na tyle zafascynowany, że przywiózł nam andezyt, myśmy go położyli. Dziewczyny zrobiły rekonstrukcję bramy słońca, która przetrwała tylko dlatego, że piorun w nią strzelił, złamała się na pół i krótko mówiąc, nawet odtworzyliśmy to pęknięcie spowodowane uderzeniem pioruna. Ta brama się wywróciła freskami jakby do ziemi, w związku z tym konkwistadorzy, którzy pojawili się w Ameryce Południowej, nie wykorzystali jej do podbudowy świątyni chrześcijańskiej kolejnej, tylko przetrwało to, później została postawiona. No i tutaj przepiękna historia, która pozwoliła również odkryć i część pisma Indiana, Aymara i Quechua. Reprezentuje 48 sylwetek tak zwanych płaczących kapłanów. No i przez pewien układ związany z kolejnym posągiem wykonanym przez uczennice liceum, posągiem Ponsa tak zwanym, tak w skrócie, został odszyfrowany taki kod do odczytywania, nazwijmy to, hieroglifów, czyli takiego pisma piktograficznego. No, genialna historia. Ja jak tam wylądowałem, no, przysłowiowa puła mi wyjechała, tam byłem, miałem być 2 dni, zostałem cały tydzień, bo to jest magiczne miejsce. Ta brama w ogóle prowadzi nie wiadomo dokąd, znikąd donikąd, można powiedzieć, do tak zwanych przestrzeni równoległych. No to jest przepiękna historia, która wiąże się z tym, że być może w tamtych czasach również, jak i teraz, mamy do czynienia z różnymi poziomami rozwoju cywilizacyjnego. I dzisiaj w Europie, kiedy płaci się telefonem czy plastikiem, a wystarczy wsiąść w samolot i za 16 godzin jesteśmy na przykład na Papui Nowej Gwinei, gdzie ludzie biegają jeszcze z genitaliami na zewnątrz i polują z łuków i używają kościanych noży. Także tam prawdopodobnie w tym czasie też istniały przestrzenie równoległe. To moja fascynacja i chciałem to tutaj odtworzyć i przekazać. Jednym z ciekawszych tutaj też egzemplarzy zbiorów, które
które prezentują kulturę Indian Aymara, jest wysuszony płód lamy. Lama, zwierzę święte, będące również w godle Boliwii i Peru. No, jeżeli następuje poronienie, to lama jest z wielkim pietyzmem przechowywana, wysuszana i później no, na różne sposoby wykorzystana, głównie do celów oczywiście rytualnych, ale jej podstawowe zadanie i jakby taka charyzma oddawana temu zwierzęciu, to jest podarowanie lamy na przykład rodzinie i ma od tej pory ona chronić tą rodzinę, ten dom, czy też jakiś obiekt, któremu zostaje podarowana. Tam płód lamy zostaje owinięty jeszcze wełną dojrzałej już lamy, przeważnie zabarwiony już na jakiś kolor i od tego momentu stanowi pewnego rodzaju talizman chroniący przed złymi mocami. No zresztą o Indianach Aymara i Quechua należy powiedzieć, że to jest taki lud bardzo pielęgnujący tradycje wierzenia w pewne, my byśmy to nazwali przesądami, ale w La Paz na przykład jest cała ulica czarownic, gdzie starsze kobiety, przeważnie starsze, zwane czarownicami, sprzedają wszystko, co służy polepszeniu sytuacji, albo pogorszeniu u kogoś, na sąsiada złego, na dobrego, a to zwiększenie potencji, a to przyniesienie pieniędzy, no wszystko. I między innymi można tam również kupić płody lamy. No, może dosyć intensywnie u nas występują zasuszone zwierzątka, bo i płód lamy mamy i kameleona, ale istotny jest również pancernik, którego tutaj prezentujemy. Ten pancernik dotrafił mi się w dosyć zadziwiających okolicznościach, kiedy popruły mi się już doszczętnie moje spodnie, jedyne zresztą, które miałem po miesięcznej wyprawie do Peru i Wenezueli, do Peru i Boliwii. Trafiłem do zakładu krawieckiego w La Paz i oddałem spodnie do przeszycia i tam zauważyłem, że na biurku jest zasuszony pancernik. No i zapytałem się, czy bym takiego pancernika mógł odkupić. No nie, absolutnie tego pancernika nie mogę ci sprzedać, bo on przynosi mi szczęście. Podarował mi go mój dziadek, który też był krawcem i od tej pory i generalnie do tej pory firma idzie mi dobrze. Ale mogę ci dać innego pancernika i zagrzebał tam gdzieś na takim kartonie, w takim kartonie na szafie wyciągnął pancernika i mówi, tego ci mogę podarować. No i dostałem pancernika, na szczęście, bo pancernik w kulturach boliwijsko-peruwiańskich, Indian Aymara i Quechua, ma tą samą rolę, co u nas podkowa, czyli przynosi szczęście. Sala zwana indyjską, chociaż ta nazwa zagwarantowana dla 90% tutaj zgromadzonych artefaktów, trzeba by również powiedzieć, że jest to częściowo kambodżańska sala, ponieważ mamy tu zrekonstruowaną część świątyni Angkor Wat, największej kubaturowo i przestrzennie świątyni świata, świątyń całego zespołu świątynnego. Przepiękna praca młodych, utalentowanych uczniów, znowu z plastyka. Ja tak się śmieję, że trochę jak wampir energetyczny, wysysam z nich te ich zdolności plastyczne, ale dostają inspirację od podróżników, dostają temat związany z jakimś tam zakątkiem ziemi i widzę, że im to leży i daje to obopólną korzyść. No wiele prac robionych przez plastyków tutaj z liceum to były prace dyplomowe. Tak było też tutaj, w przypadku sali indyjskiej, to praca dyplomowa dwóch co najmniej roczników. Stylizacja, malowanie tej sali miało nam przypomnieć słynny grobowiec Taj Mahal, poświęcony Mumtaz Mahal, żonie Shah Jahana. Jeżeli się przegląda foldery z Indii, to pierwsze, co na tych folderach się pojawia, to właśnie Taj Mahal. I też postanowiliśmy zawrzeć jakiś fragment tutaj. Te intarsje, które są tu stylizowane farbą, co prawda, a nie marmurem, no w jakiś sposób w miarę wiernie przedstawiają to, co można zobaczyć w Indiach. Wszystko malowane ręcznie. Mimo, że to są bardzo powtarzalne wzory, to dziewczyny tu spędziły prawie całe wakacje malując to. No może trochę dużo mówię o pracy młodzieży, ale wypadałoby jeden z waszych odcinków poświęcić tylko i wyłącznie pracy i jakby no, uzdolnieniom tych, zdolnościom, no, tym duchem, którym nie każdy jest obdarzony, prawda, tego, że potrafią wziąć pędzel i wymalować coś, o czym ja myślę, prawda, więc ja tutaj zawsze podkreślałem, że ta współpraca nam się bardzo dobrze układała. I też tutaj do tej sali włożyliśmy chyba najwięcej takiej fizycznej i czasowej pracy, żeby dać możliwość zaprezentowania również
przepięknej kolekcji, jedynej chyba takiej niepamiątkowej, bo z reguły większość rzeczy to były moje pamiątki przywiezione z różnych podróży. Mamy tu kolekcję lalek hinduskich, indyjskich nazwijmy to, która jest darem ambasady indyjskiej i to jest przepiękna kolekcja 50 lalek zgromadzonych. No, nie wszystkie prezentujemy, ale większość udało nam się przedstawić właśnie w specjalnie zmontowanej, zastylizowanej scenerii. Lalki prezentują stroje regionalne wszystkich rejonów subkontynentu indyjskiego i tańce rytualne, tańce Kuchipudi, które prezentują z kolei obrazy Mahabharaty, takiego jakby rodzaju Pisma Świętego, tylko w wydaniu hinduskim. Cała historia jakby tego, że te lalki znalazły się u nas, jest też interesująca, ponieważ te lalki oleciały pół świata, można powiedzieć. Z Muzeum Lalek w New Delhi trafiły do British Museum, gdzie była krótka wystawa poświęcona którejś tam rocznicy, już nie pamiętam, której niepodległości Indii. Później zamówiło je Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, pana Wawrzyniaka. Tam też trafiło. Po dwóch tygodniach mieliśmy mieć krótki czas na zaprezentowanie lalek indyjskich u nas w Dąbrowie Górniczej, a to z tego względu, że właśnie młodzież, i mówiąc szczerze, też miałem przyjemność być na tej wyprawie, młodzież ze szkół dąbrowskich była na takiej, można powiedzieć, wyprawie dwumiesięcznej po całych Indiach, żeśmy podróżowali i naładowana tą energią ogromną, tą jakością innej kultury i podróżowaniem, no tutaj powstał ta część poświęcona Indiom. Ambasador, jak tu przyjechał, zobaczył tą energię, wyczuć można było, ale też i pracujących przy wystawie młodych ludzi, stwierdził, że lalki, które miały do nas trafić tylko na dwa tygodnie, zostaną u nas na stałe i przekazał to no, ku niezadowoleniu zapewne dużego muzeum, wspaniałego Muzeum Azji i Pacyfiku. Z Warszawy przyjechały do Dąbrowy Górniczej i tu już u nas zagościły. Stanowią rzeczywiście piękny element działu etnograficzno-podróżniczego. Jesteśmy w kolejnej sali, nazwanej tak roboczo początkowo Salą Pięciu Wysp, bo no, w moim podróżniczym żywocie często zdarzało mi się szukać jaskiń, eksplorować czy odwiedzać ludy wyspiarskie właśnie. Borneo, Sulawezji, Papua Nowa Gwinea, Madagaskar, Sardynia, która była pierwszą taką wyspą, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. No i z tych wysp przywoziłem kolejne pamiątki. Najwięcej artefaktów takich naprawdę mających i dla mnie znaczenie, myślę, że dla etnografów, to tutaj w tej sali mamy reprezentowanych przez ludy papuaskie. Mamy tutaj rzeczy, które tak naprawdę trudno jest zdobyć, bo lokalne ludy niechętnie często się ich pozbywają. No, z takim bardzo charakterystycznym do czynienia tutaj elementem wystawienniczym no, mamy w dwóch miejscach tego działu. Rozłożone są koteki. Koteki, czyli osłony penisa, osłony klejnotów męskich, noszone przez w zasadzie większość ludów Papui Nowej Gwinei, szczególnie wszystkich do rzeczy i wzdłuż głównej rzeki Papui, która właściwie przepływa przez dwa państwa, przez Indonezję i przez Papuę Nową Gwineę, rzeka Memberano, albo Sepik też również. I tutaj koteki. Proszę Państwa, czym jest koteka? Koteka to oprócz tego, że jest to od strony botanicznej górna część rośliny zwanej kolokwintą, czyli krótko mówiąc tykwy. Dolną część wykorzystuje się do noszenia wody, natomiast górna jest obcinana. W zależności od długości jej jakby i symetrii świadczy o statusie wojownika również w niektórych plemionach. Nie zawsze jest tak, że czym dłuższa, tym wojownik jakby ma większą potencję. Bardzo różnie to jest interpretowane, natomiast zawsze po inicjacji wojowniczej młody człowiek w wieku 12 do 16 lat taką kotekę musi założyć i nie może się bez niej pokazać już w obecności innych wojowników, a broń Boże w obecności kobiet, które zresztą w tych społecznościach są marginalizowane, bardzo często też mieszkają poza wioską, w takich wyodrębnionych domostwach. Wewnątrz wioski mogą przebywać tylko mężczyźni bądź dzieci płci, że tak powiem, męskiej. Wewnątrz, w centralnym punkcie każdej wioski znajduje się haustambaran, taki tak zwany
zwany Dom Duchów, gdzie wojownicy naradzają się, często sięgając po radę również przodków zmarłych, o to, jak mają się zachowywać. No, arcyciekawa kultura, bardzo, bardzo oddalona od tego, co jest nam tutaj w Europie bliskie i znane. No, sposoby załatwiania konfliktów międzyplemiennych, wojny międzyplemienne, używanie noży z kości, strzał, które no, praktycznie jakby się cofnąć do epoki neolitu, to jeszcze spokojnie można by było filmować również sceny z filmu Walki o Ogień. Dawno kiedyś taki film się pojawił na ekranach w latach 80. bodajże, więc miałem wrażenie, będąc 3 razy w Papui Nowej Gwinei, że cofam się w czasie dosyć mocno. Jedne z najbardziej dla mnie cennych wypraw i nie tylko pod względem jaskiniowym, bo żeśmy tam odkrywali fajne rzeczy i po raz pierwszy jako ludzie w ogóle znaleźliśmy się w miejscach nietkniętych stopą ludzką, no to cała ta otoczka, ta etnografia, ci ludzie, do których żeśmy trafiali, to są już naprawdę ostatnie miejsca na Ziemi, które no jeszcze chyba długo pociągną, ale tak naprawdę żyją w takim oddaleniu od cywilizacji, powiedzmy europejskiej, w ogóle od cywilizacji współczesnej. Bardzo cenna dla mnie wyprawa. Mamy tutaj rzecz też taką bardzo unikatową, mianowicie mamy taką rytualną siekierkę do obcinania palców. Tak, może brzmi to tutaj makabrycznie, ale takie plemię w Dolinie Baliem, w centralnej części Papui Nowej Gwinei, plemię Dani, ma w zwyczaju obcinanie wdowom bądź kobietom, które są związane krwią ze zmarłym, obcinają sobie połowę albo cały palec na znak żałoby. No oczywiście to się odbywa w jakichś tam warunkach no, niesterylnych, ale w warunkach takiego znieczulenia średniego tej osoby jakimiś środkami narkotycznymi. I później czarownik, czyli manang, po prostu obcina siekierką kamienną palec, opatruje się tą ranę. Przeważnie osoba jest albo pod wpływem narkotyku, albo upojona alkoholem miejscowym, kawa. No widziałem, co zresztą jest tutaj pokazane na zdjęciu w dziale, widziałem kobietę, która praktycznie miała chyba tylko jeden palec i reszta była pozbawiona, że tak powiem, w jakiejś tam części właśnie poprzez obcięcie na znak żałoby. Żałoba się zdarza też dosyć często, ponieważ to są ludy bardzo wojownicze i biją się między sobą bardzo często i o wszystko. Powód bywa czasami bardzo banalny. Myśmy mieli okazję uczestniczyć w takim, może nie bezpośrednio, boju, gdzie dwie fratry rodzinne kłóciły się, która więcej taro, czyli takich jakby ziemniaków, zbiera no nie powiem z hektara, ale z jakiegoś tam odcinka. No my jesteśmy lepszymi rolnikami, nie? Bo my jesteśmy lepszymi rolnikami, a właśnie że my. No i później zaczyna się wyciąganie strzał, wojna, która trwa z reguły do pierwszego trupa. Dawniej jeszcze, powiem Państwu, takiego nieboszczyka zjadano przeważnie, bo to jest również kraina kanibali. Dzisiaj w obecności i w dobie wizyt misjonarskich, no robi się tam, oczywiście przerywa się konflikt wojenny, ale pochówek już jest skrzynkowy do ziemi i chowa się zmarłego. No bardzo często jeszcze kilkadziesiąt lat temu zjadano, ale tu już by trzeba było dużo więcej powiedzieć, rytualnie zjadano gastronomicznie również, bo jest kilka powodów tego kanibalizmu. No najczęstszym to był ten rytualno-prawny, albo żeby dodać sobie siły danego osobnika, wojownika, albo na przykład Zacharę zjadano również. Jeżeli ktoś tam ukradł albo posiadł żonę cudom, to go powiedzmy zjadano i to niestety rodzina musiała dostarczyć przypraw też do takiego obrządku, o czym żeśmy też ze zdumieniem słuchali różnych naszych, powiedzmy, przewodników, którzy nam bardzo często przy wyprawach pomagali nosić, to byli tragarze nasi, pomagali nosić bagaże, mieszkali z nami, więc był czas, żeby z nimi rozmawiać. Jakąś tam angielszczyzną, ponieważ ten Pidgin English, czyli język taki lokalny obowiązuje, a zawiera prawie 3000 angielskich słów, więc mogliśmy wyłuskać z tego część informacji dotyczących życia codziennego papuasów. Może najmniejszy, ale chyba najbardziej cenny w moim odczuciu, ale w odczuciu również zwiedzających, bo tutaj niektórzy bardzo szeroko otwierają buzię i poszerzają źrenice, ponieważ nazwaliśmy to ten kącik himalajski. Jest tu kawał historii himalaizmu polskiego, musimy twierdzić, że również światowego. Ponieważ wspomniałem na początku, że taką dobrą duszą naszego działu jest Krzysiu Wielicki. Można powiedzieć, że przyjaciel się śmieje, że mówi tutaj szukajcie jakiejś wnęki, bo jak już coś się ze mną stanie, to może ja i tu znajdę swoje miejsce. A jeszcze jest czas na ten temat, natomiast na to wszystko. Natomiast no, wiele rzeczy nam tutaj przekazał. Jest tutaj taki jego słynny plecak, on mi dając wiele różnych rzeczy powiedział, Grzegorz, no na ten plecak zwróć szczególną uwagę, bo jest dla mnie ważny, stał
na co najmniej 6-8 tysięcznikach, a dwukrotnie był jedynym świadkiem zdobycia 8 tysięcznika. Tak było z ostatnim 8 tysięcznikiem Nanga Parbat. Mamy tu też zdjęcie, kiedy Krzysiek zrobił właściwie tylko zdjęcie plecaka na wierzchołku, ostatnim, którego mu brakowało, ostatnim diamencie, którego mu brakowało do korony ziemi. No jest tu też ten osławiony w środowisku himalajskim hak z Nanga Parbat. Hak pochodzący wbity przez uczestnika ekspedycji austriackiej 20 lat zanim Krzysiek wszedł na Nanga Parbat, zamykając koronę ziemi. I ten hak przywiózł tutaj, on go wybił, żeby mieć po prostu dowód. Tam do tego były przywiązane takie chusteczki jeszcze, które zdobywca ówczesny dostał od córki. Te chusteczki Krzysiek odciął i podarował na jednym ze spotkań właśnie właścicielowi tego haka. Mieli okazję się spotkać na jednym z wielu spotkań himalajstów. Jest to bardzo cenna pamiątka dla Krzysia Wielskiego, w tej chwili to można oglądać u nas. Dla takiego, powiedzmy, szerszego spojrzenia na himalajzm istotnym elementem tutaj zbiorów jest kamień. Maleńki kamień, ale bardzo ważny. Kamień zniesiony przez Leszka Cichego, bo podobno to właśnie Leszek go niejako odkuł z wierzchołka Mount Everestu. Kiedy w 1980 roku w lutym stanęli na wierzchołku najwyższej góry Ziemi, zimą, jako pierwsi ludzie w historii, no było to wielkie wydarzenie i do dzisiaj jest to wielkie wydarzenie. Rozpoczęli w ten sposób erę zdobywania Himalajów również zimą. No Polacy do tej pory słyną w świecie jako właśnie Ice Warriors, czyli ci lodowi wojownicy. W związku z tym ten maleńki kamyczek jest szczególnie ważny. I jeszcze jedna istotna sprawa związana z tym małym kamyczkiem. On przy zejściu został rozpołowiony, ponoć w relacji Cichego, to wiem. Połowa została podarowana do naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, do Watykanu. I tam w zbiorach Muzeum Watykańskiego jest ten kamień. Natomiast druga część jest u nas w muzeum, przekazana w depozycie przez Krzysia Wielickiego. Mamy tutaj kopię, no niestety kopię, ale może będziemy mieć oryginał listu Jana Pawła II, listu gratulacyjnego do kierownika wyprawy zimowej Andrzeja Zawady, z jego podpisem i z gratulacjami dla zdobywców. No, rzecz niezwykle cenne. No, warto powiedzieć, że na tej małej przestrzeni znajdują się również słynne sanie, pulki polarne Marka Kamińskiego, naszego polarnika, który w 1995 roku zdobywał oba bieguny Ziemi w ciągu jednego roku, właśnie ciągnąc te pulki, które tutaj mamy. Bardzo cenny egzemplarz. Jest również jego kombinezon i kombinezon Jaśka Meli z takiej wyprawy, w której on jeszcze wspomagał, jeszcze wtedy nie było fundacji Jaśka Meli, ale Janek miał wtedy chyba 15 lat bodajże, kiedy zdobył swój biegun i biegun rzeczywiście. I mamy tutaj te dwa kombinezony. Mamy tutaj również no, pamiątkę smutną, ale istotną dla Dąbrowian zapewne. Mamy tutaj pamiątkę po Dąbrowianinie, Tomku Kowalskim, który zginął na Broad Peaku podczas zimowego wejścia, zdobywając szczyt i podczas zejścia razem z Berbeką niestety ponieśli śmierć. Rodzice przekazali nam tutaj kurtkę puchową z tej wyprawy i rzeczy związane z okresem działalności harcerskiej Tomka Kowalskiego.